Polskie fabryki porcelany Ćmielów i Chodzież to wizytówka Ćmielowa. Ceramicy, którzy na co dzień wykonują typowo rzemieślniczą, wymagającą nietypowych umiejętności manualnych pracę, świętowali podczas kolejnego już Dnia Ceramika. Na ręce reprezentantów pracowników z podziękowaniami oddano specjalny grawerton. Z okazji Dnia Ceramika składamy wszystkim pracownikom oraz jubilatom Zakładów Porcelany Ćmielów Chodzież podziękowanie za twórczą, efektywną pracę. Ta ponad 200-letnia praca sprawia, że ćmielowskie fabryki porcelany znajdują się w czołówce firm zajmujących się wyrobem porcelany. Własnoręcznie wykonywane i zdobione produkty goszczą u wielu osobistości i są rozpoznawalne na całym świecie. Taki ulubiony, który zakupiliśmy razem z mężem w rocznicę papierową ślubu, więc to jest takie wyjątkowy zestaw do kawy i pijemy go na wyjątkowych uroczystościach, ale oczywiście zbieram osobiście filiżanki porcelanowe i mam już naprawdę dużą kolekcję właśnie takich ćmielowskich. Dzień ceramika za nami, ale jak oznajmił wiceminister spraw zagranicznych oraz wojewoda świętokrzyski, już w październiku tego roku Ćmielów stanie się miejscem odwiedzin delegacji ambasadorów z kilkudziesięciu państw. W tym roku będą właśnie w województwie świętokrzyskim, ale przede wszystkim właśnie w Ćmielowie. To jest największa marka tego województwa, dlatego też nie wyobrażaliśmy sobie, aby ta wizyta nie mogła odbyć się bez wizyty w Ćmielowie. Kiedy dowiedziałam się, że mamy tę możliwość organizacji tej wizyty dyplomatów w naszym województwie, zaproponowałam wizytę między innymi w Ćmielowie. Ona została zaakceptowana i właściwie już ten plan cały tej wizyty wstępny mamy zaakceptowany i mam nadzieję, że w październiku ćmielowska porcelana zachwyci nie tylko nas, mieszkańców ziemi świętokrzyskiej, mieszkańców naszego kraju, ale również dyplomatów, którzy będą u nas gościć. To będzie niezwykłe wydarzenie. Jeśli chodzi o promocję, ona myślę nie jest potrzebna, ale jeszcze lepiej, żeby zaistnieć na mapie właśnie i Europy i całego świata, potrzebne jest każde wsparcie, każda wizyta, a ja zawsze twierdzę, współpraca popłaca. To w październiku, a za rok Ćmielów będzie świętował jeszcze huczniej. Za rok mamy dwie okrągłe rocznice, 515 lat Ćmielowa i właśnie 230 lat Polskich Zakładów Porcelany Ćmielów Chodzież, także będzie się dużo działo za rok. Pierwsza sobota sierpnia od wielu lat jest świętem ceramików, którzy tworzą produkt będący marką Ćmielowa, województwa świętokrzyskiego i Polski.